Widzieliście konkurs? No to robimy to. Witajcie w nowym odcinku na kanale Polski Hamburger. Znajdujemy się po raz kolejny na ulicy Ripabahn. Jest to jedna z najbardziej imprezowych, jak nie najbardziej imprezowa ulica w Hamburgu. Tak zwana ulica Czerwonych Latarni. Dlaczego się właśnie tu znajdujemy? Ponieważ jest tutaj najwięcej takich różnych sklepików z pamiątkami, z upominkami. No a w związku z tym, że tak jak widzieliście na Instagramie, został przegłosowany konkurs z okazji 1000 subskrypcji. No teraz jest już to 1080. W chwili nagrywania postanowiłem, że właśnie kupię kilka pamiątek, 3 dokładnie. Pod koniec odcinka zrobię właśnie ten konkurs. Do wygrania będą jakieś tam właśnie upominki kupione tutaj na Ripabahn. Także miłego oglądania, a my lecimy na zakupy. Tak jak widzicie, mamy tu zakłady bukmacherskie, restauracje, wszystko. No ale my idziemy do znaleźć jakiś sklepik z upominkami, jakimiś tam magnezy, pocztówki, jakieś tego typu rzeczy. No i właśnie tam zmierzamy do San Pauli Center. Sklep z pamiątkami, z akcesoriami. Kurde, a ja cię akurat dogoniłem. Ostatni konkurs był robiony na 100 subskrypcji, no i tam były pocztówki związane z miastem Hamburg, a teraz wymyśliłem, że z okazji tego 1000 te pamiątki, które kupię, to będą związane stricte z dzielnicą San Pauli. To jest taka bardzo odrębna dzielnica Hamburga, można powiedzieć, z własnym klubem sportowym i z własną kulturą, taką odrębną troszeczkę od całego Hamburga. Jesteśmy już tutaj w sklepie. Oglądamy, co tutaj można fajnego kupić. San Pauli. O, patrzcie, takie fajne portmonetki z Hamburga. No ale nie to jest naszym celem. Dużo jest takich, jak widzicie, bluzy z Hamburga. Wszystko praktycznie, czapki, kubki, parasolki. No, ale to też są takie trochę za duże rzeczy na takie konkursowe wysyłanie z Niemiec do Polski. Mam do ciebie otwierasz do piwa. Otwierasz do piwa? O, to jest coś dobrego. O. Otwierasz do piwka. Może takie coś bym kupił, ale to trochę za duże do wysyłki. Czaszki. O, takie fajne kufle, znaczy takie pucharki do picia. San Pauli. Lusterko podręczne. A ten jaki piękny. Magnesy. No, magnesy. Magnes na pewno jakiś kupimy. Tu Hamburg jest. No. Bardzo ładny. O, takie ładne kubeczki są. Tutaj dużo rzeczy, nawet kufle do piwa. O, Ripabahn w pełnej krasie. O, pokaż. O, taki kubeczek 10 euro, niedrogo. Ahoj. Kieliszki. Asortyment obejrzany, ale idziemy jeszcze dalej zobaczyć, żeby porównać sobie ceny i jakość produktów, no bo tutaj były takie trochę chińskie, niektóre takie typowo chińskie. No a też jakiegoś gówna nie chcę kupywać, no bo tak głupio trochę. O, tutaj mamy następny sklepik, wbijamy, nie? Myślisz, że tu coś będzie? To wbijamy się tutaj. Tu są zegarki nawet, tego typu rzeczy. No bo to jest ten smartfonowy sklep. Oin! O, patrz jakie ładne. Tutaj te są. To takie coś, jedno takie, kula. Kocia łaska. Kula i ten. No i już widzimy, że tutaj są fajniejsze rzeczy. No i przede wszystkim chyba jakość jest troszkę lepsza. I ceny niższe. Także warto szukać, a nie iść do pierwszego lepszego. Patrzcie jakie fajne rzeczy tutaj są.
Moin to jest na przykład przywitanie w Niemczech, tak samo jak hallo albo guten Morgen na przykład, no to można powiedzieć moin albo moin moin dwa razy. I tutaj jest to napisane właśnie. Tutaj mamy dla dzieci nawet. Jesteśmy właśnie w Aladdin Center, taki, no wydaje mi się, że to jest taki turecki market, właśnie z ciuchami, z takimi pierdołami. Tam koszulka AC/DC, czapeczka Beatlesi, buty, okulary. Śmietnik podpalili i tu policja gasi sobie go. Norma. No, nagrody kupione. Teraz idziemy nagrywać dalej. Tylko jeszcze Patrycja poszła po frytki tutaj do tej budki za mną. O tym, co jest do wygrania, opowiem pod koniec odcinka. Omówię wtedy cały konkurs, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. No, a teraz lecimy dalej. Tutaj taka budka Lukulus, już ją kiedyś pokazywałem. Tutaj bardzo dobry currywurst jest. Nie wiem, niektórzy nie lubią, ale ogólnie pamiętam, kiedyś tutaj jedliśmy, ten currywurst był bardzo dobry. O, tutaj do śmietnika już pogotowie przyjechało. Nie pogotowie, tylko straż pożarna. Masa gapiów, wiadomo. A ten śmietnik to ładnie się zjarał, patrzcie, aż plastikowa ta obudowa się spaliła. Nie wiem, czy to... Widać. Straż pożarna atakuje, policja stoi. To mi się podoba. Coś się dzieje. Jeszcze pójdziemy sobie tam zobaczyć później może, bo tam jakiś droga zablokowana, tam były jakieś są protesty albo nie wiem, jakaś parada. Trzeba to sprawdzić. No i tutaj Patrycja w kolejce stoi. Co tam kupujesz? Co mówisz? Kary ketchup, nie? Dobry jest. Chcesz też kiełbaskę? Nie, no nie. Chyba, że ty chcesz currywurst. Może wziąć jedną, jak chcesz. Jedne frytki, a jedne currywurst i tyle. Nie? Te niektórą kiełbasę to po środku wyglądały lepiej. Ale pięknie się prezentują właśnie. Porcja fryteczek z curry ketchupem. Proszę, 3 euro. Taka porcja mała. No ale to jest też takie miejsce, gdzie jest trochę drożej niż normalnie. Znaczy miejsce, mam na myśli dzielnicę, ulicę całą. Zakaz posiadania broni, noży, butelek szklanych, kijów baseballowych i gazów pieprzowych. No to musisz opróżnić plecak. No na pewno. Powiem wam tak, to są jakieś protesty odnośnie pokoju i rozbrojenia, tak sobie przetłumaczyłem te słowa. Pokój i rozbrojenie są dobre dla ziemi i klimatu, no. Czyli możliwe, że przeciwko wojnom ogólnie, ale nie jestem pewien, trzeba by sobie to na necie sprawdzić. Także nie będę tutaj mówił rzeczy, bo nie wiem na 100%. Akurat idziemy w tą stronę, w którą zmierza protest. Także rewelacja. Trafiliśmy na jakąś taką kawiarnię. Kawiarnia. Bajgle mają. Kawy. Tosty. O. Naleśniki chyba. Nie, naleśników chyba nie mają. Ale my sobie kawkę jakąś kupimy. Co to jest? Jeden z wariantów kawy latte. Składa się z espresso, gorącego mleka oraz ciemnej lub mlecznej czekolady. A, to dobre. Bez śmietanki. Bierzemy? No to dobra. A ile kosztuje? Dużo, nie? 3,30. 3,50 duża. Taniej niż w kawiarni. To daj mi ten 3,50, nie, chyba że nie mamy monet. Moin! A tu jest... Kawa jest, sukces, kafe moka, spróbujemy, czy dobra. Wyborna, polecam. Ja wszystko polecam.
wszystko jasne. Po prostu wcześniej nie zauważyłem. Jest to marsz protestu przeciwko wojnie ogólnie. Tam było, że Krieg beenden, czyli zakończenie wojny, konfliktu i tak dalej. No. O, wolność dla Ukrainy. Też są, ale dużo ludzi. Bo nie ma tu ani jednej flagi ukraińskiej. Miała pani napisane wolność dla Ukrainy i mają te symbole pacyfizmu, pacywki. Jak widziałeś Kriege Beenden, czy co to było? Beendet. Beenden. Kriege Beenden. Tak? Beenden? Czy Beenden? A nie wiem, to jest za trudne. O, Burger Factory. No ogólnie idziemy inną uliczką, bo nie chcieliśmy iść razem z protestem. Dlatego przejdziemy sobie takimi bocznymi ścieżkami. Zobaczcie, nawet dobrze, bo jeszcze nas tutaj nigdy nie było, więc zobaczymy, co jest tutaj ciekawego. O, tu trzeba przyjść kiedyś. Murphy Irish Pub. Ej, to wygląda jak normalnie jakiś... Irlandzki pub, sztos. Musimy tu kiedyś wpaść. Nie chciał wejść. No, to wygląda centralnie, jak gdzieś w Wielkiej Brytanii. Zajebiste. Pewnie. Na piwko chociaż? Co mają? Alkohol fry mają nawet. Co mają tutaj? Sprawdźmy. Piwko. No wiadomo, to taka dzielnica imprezowa, to drożej jest, bo normalnie takie piwko jak tutaj, Beck's, 0,3-4 euro tutaj kosztuje. Normalnie kosztuje, nie wiem, koło trójki gdzieś. 2,53. W lokalu oczywiście. Ale można przyjść. A mają tutaj na przykład whisky jest. Ciekawe, czy mają jakieś takie przekąski brytyjskie, ale chyba nie, to samo piwo. To dobrze. Elby. I nawet nie wiedziałem, tyle lat tu żyję, nawet nie wiedziałem, że tu jest taki parking dla kempingów. I to bardzo duży ogólnie. Aż tam się ciągnie. Ale pogoda ładna dopisuje. O, ile ludzi na promie dzisiaj. Siema, wróciliśmy do nas na osiedle i zapraszam na konkurs. Rzeczy, które dla was kupiłem do wygrania, są to drobiazgi, ale w ten sposób chcę wam podziękować za to, że wspieracie mój kanał, że przebiliśmy już te 1000 subskrypcji, no i że rozwijam się dalej, no bo przecież bez społeczności nie byłoby youtubera, można powiedzieć, influencera, no. I słuchajcie, pierwszą rzecz, którą dla was kupiłem, jest to taka przypinka z logiem Hamburga, z herbem miasta. Myślę, że fajnie się ona prezentuje, bardzo ładne kolory, dobre wykonanie. To jest pierwsza rzecz. Drugie mam dla was magnes. Taki już bardziej szczegółowy, bo tutaj mamy Hamburg St. Pauli Reeperbahn. Jak widzicie, charakterystyczne cechy, marynarz, kobieta, serduszka, no, dzielnica miłości, czerwonych latarni, można powiedzieć, że znaczy miłości, wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. To druga rzecz. No i trzecia, już taka większa, taka można powiedzieć figurka ratusza w Hamburgu, też fajnie wykonana. Mam nadzieję, że się wam podoba, też jest do wygrania. Takie trzy drobiazgi. No i teraz, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, trzeba zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dać łapkę w górę do tego filmu. I to już teraz trzecia rzecz, to jest taka z waszej dobrej woli. Jeżeli chcecie mi pomóc rozwijać mój kanał, to bardzo bym prosił was o udostępnienie tego filmu lub innego z moich poprzednich filmów, który wam się najbardziej podobał, na swojej tablicy, na Instagramie albo na Facebooku na przykład, polecenie, wysłanie go znajomym, na Messengerze albo na innej aplikacji. W ten sposób możecie pomóc mi rozwijać mój kanał, dotrzeć do większej liczby osób.
byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście pomogli mi w tym. No i ostatnią rzeczą, czwartą, jest oczywiście odpowiedzieć na pytanie konkursowe, z którego ja wybiorę trzy osoby, które wygrają te nagrody. A pytanie brzmi, w jaki sposób trafiliście na mój kanał? Czy dowiedzieliście się od kogoś? Czy na Instagramie zobaczyliście post? Czy YouTube wam polecił pod jakimś innym filmem innego vlogera? Czy na przykład na Facebooku na mojej grupie, albo na grupie, w której ja udostępniałem moje filmy? Bardzo mnie to ciekawi, no i z tych odpowiedzi wybiorę trzy, do których trafią nagrody. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Cały regulamin do niego znajduje się w opisie pod filmem. Także zapraszam do wzięcia udziału. No i standardowo widzimy się za tydzień na kanale Polski Hamburger. Pozdrawiam. Die Ukraine ist inzwischen ein zunehmend zerstörtes Land. Große Teile der Landfläche der Ukraine sind verlieht, davon stammen viele Minen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie aus dem 2014 andauernden Bürgerkrieg.